Witam, z tej strony Gregor. Witam was ponownie na Cytadeli Gregora, gdzie powracamy do gry Dawn of War Soulstorm. Tym razem to gier multiplayer, gdzie dzisiaj zmierzyłem się z Todi 90. Rozsiądźcie się wygodnie, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję oraz komentarz pod filmikiem oraz zapraszam was na Cytadelę Gregora, serwer Discordowy, link jest w opisie. Już nie przedłużam, zapraszam was do oglądania. Todi 90 przyprowadził na mnie Nekronów, ja wyprowadziłem chaos na niego. Zobaczmy, jak to się potoczyło. Dobrze, tutaj wyłączmy mgłę wojny. Todi zaczyna, z tego co widzimy, dość standardowo. Dwa dodatkowe skarabeusze, Lord Nekronów i dwa kolejne skarabeusze. Buduje także od razu generatory. Po mojej stronie, jak widzimy, budowniczy obrywa. Używa swojej zdolności, żeby szybciej wybudować świątynię. Ja już tu buduję drugi oddział kultystów. Dodatkowo już generator, a raczej pole budowy pod generator już jest postawione. Koszary już stoją i tutaj postanowiłem podjąć troszeczkę bardziej agresywną taktykę na Nekrona. Albowiem, jak widzimy, zaczynamy tutaj od raptorów. Nekron buduje 4 generatory naraz. Nie uzupełnia, z tego co widzę, chyba tych skarabeuszy? Nie, uzupełnia, dobra, bo on może to za darmo zrobić. Ale teraz wystawia powoli Lorda Nekronów. Tutaj raptory już się szykują. Generator taktyczny po stronie chaosu też już jest powoli stawiany. Już stoi, kultyści na spokojnie zajmują na początek punkty po tej stronie bazy. I jak widzimy, heretycy już biegną, żeby wybudować tutaj listening post. Kultyści się skupiają na zajmowaniu punktów wzdłuż bazy i wokół bazy. Tak, wiem, że tutaj zwycięstwo na punkty jest wyłączone, akurat to Todi ustawiał ją, nie ja, więc jak coś, to proszę mnie za to nie gonić. Za to widzimy, że Lord Nekronów za chwilę już będzie gotowy. Dodatkowo 3 oddziały nekrońskich wojowników darmowe. 4 generator już powoli jest już w rękach nekrońskich. I coś tutaj chyba będzie szykował? Póki co rusza właśnie zajmować swoje pierwsze punkty. I jak widzimy, u mnie Lord Chaosu jeszcze się nie pojawił. Na razie tutaj oszczędzam trochę rekwizycji. Ale za to raptory już tutaj pędzą, uzupełniane. I mają jeden prosty cel, poprzeszkadzać Nekronom. Tutaj trochę pobiły Lorda Nekronów, ale rzuciły się od razu na skarabeusze raptory. Dodatkowo kolejne punkty już wpadają w ręce heretyków. Jak widzimy, już tutaj dwa listening posty wstoją. A raptory, jak gdyby nigdy nic, uwbijają kolejne skarabeusze, utrudniając Nekronowi życie. Jak widzimy, już dwa oddziały skarabeuszy padły. Tutaj już kolejny jest ścigany. I jak widać, także Todi 90 próbował wybudować tutaj obelisk. I nie udało mu się, bo niestety wszystkie skarabeusze padły. Raptory zostały zmuszone do ucieczki. W tym czasie, jak widzimy, twierdza chaosu się spokojnie rozwija. Tutaj wszystko sobie rozbudowuje na spokojnie. Teraz dopiero mi powstaje Lord Chaosu. A raptory tutaj na spokojnie zajmują punkt strategiczny. Nekroni przez tą sytuację, jak widzimy, są spowolnieni, bo nawet nie mają wszystkich swoich naturalnych punktów. Tego punktu nie mają. Tutaj moje raptory dały radę im odebrać punkt. U mnie zaś kolejny listening post powstaje. Relikt na spokojnie jest zajmowany, a powoli także heretycy przesuwają się do przodu. Jak widzimy, zajmuje tutaj most, nie widząc tego, że tutaj nie wygramy na te krytyczne lokacje. Tutaj zaś kolejny oddział wojowników nekrońskich powstaje. Nekron wybudował także już wieżyczkę Gaussa oraz Summoning Core. Wieżyczka najprawdopodobniej, żeby pomóc mu w obronie przed następnymi atakami raptorów. Widzimy, że już też leci od razu w ulepszenie swoich wojowników. Ja to próbuję raptorami zająć punkt, póki jeszcze nekroński dowódca tego nie przejął. Tu się szykuje po Lordzie Chaosu od razu oddział Marines Chaosu. U mnie rekwizycja, jak widzimy, póki co ładnie się rozwija. Energii też już mam spory zapas. Listening posty kolejne powstają. I jak widzimy, tutaj próbowałem przejąć do końca, ale za szybko się wycofałem. Jeszcze sekunda i mógłbym mieć na spokojnie jeszcze rekwizycję z tamtego punktu, choć przez chwilę.
Marines Chaosu już powstają i wskakujesz na kolejny tier przed 5 minutą. Siły neklońskie, jak widzimy, inwestują w kolejną wieżyczkę oraz w Deflayed Ones. Skarabeusze już lecą zajmować punkt strategiczny. Raptory tutaj czekają na swoją okazję. Tak samo ci Marines Chaosu, którzy jak widzimy są już troszeczkę uzupełnieni o dwa dodatkowe modele. Lord Chaosu zaś tutaj kombinuje. Zbadał trochę sytuację, widzi tych ulepszonych wojowników nekrońskich. Ale on ma plan, tak samo jego Marines Chaosu. Nekron w tym czasie, jak widzimy, inwestuje w kolejnych Deflayed Ones i próbuje tutaj zdobyć ten punkt strategiczny, mając pewnie świadomość, że ten punkt jest w moich łapkach. A Chaos bardzo, ale to bardzo nie lubi się dzielić. Powstała tutaj po stronie Chaosu zaś zbrojownia. Kolejny generator już powoli powstaje. Widzimy też, że listening posty niektóre już są rozwijane lub są już rozwinięte. Kultyści jedni zajmują tutaj tę pozycję, drudzy kultyści zajęli tą pozycję. A Lord Chaosu idzie powoli do przodu. I zauważa budowę zakazanego archiwum. Gdzie Nekron w panice wysyła skarabeusze jak najdalej od moich oddziałów. Ja uzbrałem już swoich w ciężkie boltery. I próbuję ciężkimi bolterami zniszczyć wieżeczkę Gaussa. Oraz z pomocą tutaj Lorda Chaosu, ale jak widzimy, Lord Nekronów się pojawił i niszczy mi tutaj dobrą zabawę. Próbuje mnie tutaj odciąć, bo jak widzimy, wojownicy nekrońscy tutaj przyszli. Dodatkowo przyzwał swoich Deflayed Ones, więc ja już się tutaj próbuję wycofać z tej pozycji. Dodatkowo ta wieżyczka Gaussa jest naprawiana, tu jest postawiona ta wcześniejsza wieżyczka. W tym czasie w bazie Chaosu widzimy kolejne generatory, że powstają. Tutaj Lord Nekroński troszeczkę oberwał. Ale póki co oddziały Chaosu się postanowiły wycofać z tych pozycji. Gdzie też, jak widzimy, to 90 ma tutaj dalej ten kłopot, że dalej ta pozycja nie jest w rękach, dalej nie ma reliktu. Więc dalej jest ekonomicznie do tyłu, pomimo że nie ma ani rekwizycji tutaj, ale ma za to time bonus. A ten time bonus by mu się przydał. Plus ma na razie tylko, z tego co widzę, 5 generatorów, co mu też nie ułatwia sprawy. Przesuwa się powoli swoimi nekrońskimi wojownikami, jak tutaj powoli wracam pod swoje listening posty. I przygotowuje kolejne oddziały, jak widzimy powstał już Machine Pit, dwa kolejne generatory też są już w drodze. Kolejny listening post rozwinięty, na relikcie też już jest rozwinięty. Tutaj swoich kultystów cofam i uzbrajam w plazmagany. Jak widzimy, tutaj oddziały nekrońskie próbują się zbliżyć do mojego reliktu. Ale będą miały za chwilę niemiłą dla nich niespodziankę. Jeszcze też, jak widzimy, no, raptorzy się tutaj wbili. Deflayed Ones próbują się pozbyć moich Marines Chaosu. Niestety tutaj trochę przez to obrywam, bo nie mogę wykorzystać swojej siły ognia w pełni. Poleciało także czarne słońce od Lorda Nekronów. Moi raptorzy tutaj niestety ładnie obrywają. Strasznie boleśnie to obrywają. Jak widzimy, Deflayed Ones niszczą mi tutaj pozycję na relikcie. Coś, co mi się bardzo nie podoba. Ale są powoli wystrzeliwywani. Ja tutaj dodatkowo będę szykował kolejne niespodzianki. Jak widzimy, już jeden defiler powstaje, drugi już jest na polu bitwy i pomaga. Ja jestem trochę zmuszony wysłać tych raptorów, żeby przytrzymali tego Lorda Nekronów. Defiler przytrzymuje na chwilę linię przed tymi Deflayed Ones. Ale plazma gany już poszły w ruch, przez co jak widzimy, Deflayed Ones też obrywają. Ciężkie boltery też mogą w końcu zacząć strzelać. A tutaj już drugi, jak widzimy, defiler powstał i będzie kombinował. Pojawiają się też w drodze oddziały wojowników chaosu. Marines chaosu.
Mój przeciwnik w tym czasie dopiero skakuje na kolejny tier. I jak widzimy, postanawia się wycofać po zniszczeniu jednego defilera. Bo jednak poniósł już dość spore straty w The Flayed Ones. No i dalej tutaj obrywają. Kultyści ci jeszcze dodatkowo gonią. Ciężkie boltery znów idą w ruch. Jak widzimy, nekrońscy wojownicy zostali załamani. Tutaj skarabeusze próbują odebrać mi jeden punkt, ale dalej mam kontrolę nad mostem oraz nad tą pozycją, która jest pilnowana przez kultystów, których musiałem zapomnieć. Tutaj także widzimy, że Sacrificial Circle spokojnie jest wybudowane. Mam tutaj bardzo ładnie ekonomię przyszykowaną na następne starcia. I powoli moje oddziały zbliżają się pod bazę nekrońską, gdzie jak widzimy, nekron w końcu się odważył przejąć i ten punkt oraz relikt. Pojawiają się oddziały pierwsze nieśmiertelnych, które najprawdopodobniej mają być odpowiedzią na moje machiny takie jak defilery. Gdzie już jak widzimy, tutaj obelisk powoli już jest pod ostrzałem moich oddziałów. Kolejni Marines z chaosu z ciężkimi bolterami zbliżają się na pole bitwy. Nekron powoli odpowiada na moje ataki. Jak widzimy, tutaj Lord Nekron znów używa Darksun. Ja się powoli cofam, żeby wyjść z tego mrocznego blastu, który mi nie pozwala strzelać, bo w końcu nie chcemy strzelać na ślepo. Jak widzimy, The Flayed Ones tutaj ładnie obrywają od tych wszystkich moich oddziałów. Te dwa oddziały Marines troszeczkę za daleko poszły. Ale Nekron ma większe kłopoty, zdecydowanie większe. Bo jak widzimy, ci nieśmiertelni są tutaj wystrzeliwywani niczym kaczki. Jeden oddział praktycznie już padł, drugi jest pod ostrzałem. The Flayed Ones próbują dojść do walki, ale ciężkie boltery i plazma gany kultystów jednak robią swoje. Lord Nekronów wraz z wojownikami próbują coś tutaj zrobić, ale nie do końca im to wychodzi. Choć zniszczyli mi jednego defilera, to dalej tutaj kontynuuje ostrzał. Zaraz jeden oddział wojowników kolejny padnie. W bazie, jak widzimy, kolejny defiler się szykuje. Dodatkowo mamy już tutaj dwa oddziały horror składów. Tutaj trzeci już myślę, że się pojawił. A wojownicy nekrońscy dalej mają kłopoty. Mają tutaj ponownie jeszcze jeden oddział nieśmiertelnych nekroni. Ale jak widzimy, no ci nieśmiertelni nie wystarczają, żeby odeprzeć atak takiej ilości Marines. W szczególności, jeżeli mają ciężkie boltery. Lord Nekronów znów się wbija i wyłącza mi na chwilę strzelanie. W bardzo nieprzyjemny sposób. Ja trochę w odpowiedzi wysyłam horrory, żeby namieszać mu w szykach. Może to nie jest najlepsza jednostka przeciwpiechotna, ale na pewno troszeczkę musiała odwrócić jego uwagę. Bo jak widzimy, zaczął się trochę cofać, jak tylko zobaczył te horrory. To na razie żadnych ulepszeń z mojej strony nie ma. Zbieram sobie po prostu wszystkie surowce, starają się bardziej skupić na wybijaniu armii nekrońskiej, jak widzimy. Ale już powoli wykorzystuję to na kolejny tier bazy. Nieśmiertelni, jak widzimy, o Nekrona zostali wszyscy wybici. The Flayed Ones, no, nie spisują się tutaj tak dobrze, jakby mogli. Niestety tutaj ci Marines trochę obrywają. I tutaj mamy spotkanie kultystów z skarabeuszami. Greater Summoning Core już jest wybudowany po stronie nekrońskiej, więc możliwe, że za chwilę zobaczymy w końcu jakieś nekrońskie pojazdy lub platformy. Nekrońscy wojownicy tutaj już spokojnie próbują się wycofać, zanim jeszcze się załamią. Ta pozycja zostaje powoli utracona przez siły nekrońskie. A oddziały chaosu przesuwają się dalej do przodu. Defilery dalej utrzymują ostrzał. I jak widzimy, ciężkie boltery mieszane z obrażeniami horrorów bardzo szybko niszczą te punkty strategiczne. I za chwilę także zniszczą wieżyczkę Gaussa. Tutaj kultyści przejmują pozycję. Wieżyczka powoli upada. U Nekrona nie widzę za bardzo oddziałów. Choć ma tutaj chyba już dwa oddziały The Flayed Ones. Dokładnie, wrzuca je tutaj wraz z Lordem Nekrońskim, żeby mnie tutaj zatrzymać. Niestety trochę moje własne defilery mi blokują ją odwrót.
Pojawił się też niszczyciel, ale ten niszczyciel, no, jest łabędzim śpiewem na tą sytuację. Bo wystarczy, że ja się znowu odpowiednio ustawię strzelecko. No i ci te Flayed Ones, czy ten Lord Necronów, czy ten niszczyciel, no nie zatrzymają tego wszystkiego. Choć póki co, jak widzimy, się troszeczkę cofnęły oddziały chaosu. A cofnęły się też dlatego, bo jak widzimy, już powstaje Demon Pit. Lord Chaosu powrócił na pole bitwy. Jak widzimy, tutaj niszczyciel pod tym pełnym ostrzałem po prostu nie przeżył. Jeszcze dostał bułę od Defilera. Oddziały nekrońskie próbowały jeszcze coś zrobić, ale znów zostały zmuszone do ucieczki. Demon Pit już jest w gotowości. I jak widzimy, The Flayed Ones jeszcze tutaj jedni żyją. Ale to nie jest sytuacja, w której jakikolwiek gracz Necrona chciałby się znaleźć, czyli z armią chaosu, z ciężkimi bolterami pod swoją bazą. Jak widzimy, tutaj ten oddział padł. Ja tu jeszcze odbieram ten punkt strategiczny, a raczej próbowałem, a zanim podeszły te Flayed Ones tak blisko. Ale jak widzimy, no to D90 nie miał zbyt dużych tutaj szans. Obliteratorzy się już pojawili. Już ich chciałem tutaj powoli wystawiać. Ale niestety Todd G postanowił się już wycofać na tym etapie. Nie dziwię mu się, bo no, troszeczkę tutaj został zalany. I to, jak widzicie, jest jeden ze sposobów na Necrona. Czyli troszeczkę szybszy atak od niego. Czyli po prostu trzeba go zraszować, zanim zdąży się rozbudować. Bo później będzie miał troszeczkę wolniej w ekonomii, a my będziemy troszeczkę bardziej do przodu. Wystarczy, tak jak widzimy, chociażby taki jeden oddział raptorów, żeby namieszać. Ale też, jeżeli ktoś jest bardziej agresywny, mógłby spróbować na przykład Vespidami z połączeniem z Krutami jako Tau. Lub też innymi kombinacjami. Jest bardzo wiele pomysłów na rasze. Ale cóż, mam nadzieję, że ten pojedynek Wam się podobał. Zapraszam Was także na inne filmiki na moim kanale oraz na Cytadelę Gregora, serwer Discordowy, link jest w opisie. Bawcie się dobrze, ja będę się żegnał. Na razie. Uff.